Przede wszystkim wszystkiego najlepszego. Dzisiaj urodziny, zwycięstwo z Unią, no i czyste konto, no chyba wymarzony prezent. No całkiem tak, muszę powiedzieć. Trzeba podziękować chłopakom, bo oczywiście czyste konto to nie praca bramkarza, ale całego zespołu. Nie chciałbym tutaj mówić takie klisze, ale tak to jest. No, ja mogę się skupić tylko na swojej. Czasami się to uda, czasami po prostu jest inaczej. No ale fajnie, że się to złożyło razem z moimi rodzinami dzisiaj. No, no właśnie dzisiaj w obronie no, niemalże w sumie bezbłędna gra. Mimo, że rywale coraz was cisnęli, no, radziliście sobie z tym bezproblemowo raczej. Powiedziałbym tak, no ważne były nasze oslabienie, które zagraliśmy, myślę, że bardzo dobrze. Od tego cała gra tak jakby szła do góry. Tak jak rozmawiałem z chłopakami teraz w szatni, to myślę, że dopiero tak w drugiej tercji poczuliśmy taki ten znowu feeling playoffowy. Właśnie dzięki tym osłabieniom, które zagraliśmy, myślę, że bardzo dobrze ubroniliśmy się i po tym mieliśmy taki ten fajny feeling po prostu do następnej gry czasu. Przewagi też chyba no, były, to powiedzmy, wręcz cudowne, no bo one dały wam zwycięstwo w tym meczu. Cudowne, aczkolwiek myślę, że to jest taka sprawa, na której trzeba cały czas pracować. Myślę, że sami chłopaki by powiedzieli, że ještě dużo rzeczy, které jsou v našich převagách do popravy. Ale dzisiaj se udalo, díky tomu bierzemy ten pierwszy meč. Ale no tak jak mówię, jutro będzie ciężko i znowu se nastawiamy na jutro na następną walkę. No właśnie, jest zwycięstwo, jest na pewno radość, ale trzeba szybko raczej się skupić na regeneracji i na jutrzejszym meczu. Jasne, tutaj na pewno Unia nam nie da nic za darmo jutro i teraz, tak jak mówisz, skupić się na tu a teraz, co najważniejsze, teraz jakby uspokoić swoje potrzeby, jedzenie, dobry spanek, jutro dobrze popracować rano, trochę się pobudzić i znowu wyjechać w najlepszym nastroju. Niewątpliwie zwycięstwo na terenie rywala no już jest pewnym sukcesem w playoffach. To zobaczymy, to się pokaże. Myślę, że playoff już pokazało dużo razy, że może być różnie, także tutaj raczej będę pokorny i poczekamy, jak se celé playoff vyvine, pokaže. No.